Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwegier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy o Orlen Gradzie, tak? Orlen Landzie, jak określiła to polityka. Polityka mówi Orlen Lat, ale nam się to bardziej z Orlen Gradem kojarzy. Może z polszczonej wersji Orlenogród. Tak powstaje właśnie miasteczko dla 13 tysięcy pracowników, w większości muzeumanów, tak, pod Płockiem. Mamy tutaj do czynienia 13 tysięcy ludzi. To tyle, drodzy Państwo, ile w kampanii wyborczej za śmiertelne zagrożenie dla Polski uważał. Kampanii wyborczej w 2015 roku uważał PiS. To śmiertelne zagrożenie było tak wielkie, że Jarosław Kaczyński mówił po prostu o Armagedonie i zagładzie Polski. W 2015 roku w Polsce praktycznie nie było imigrantów. W ciągu następnych kilku lat, tylko do 2020 roku, według oficjalnych danych, PiS sprowadził do Polski 3 miliony 180 tysięcy imigrantów zarobkowych. Jeszcze raz dane powtarzam. 3 miliony 180 tysięcy, bez żadnej wojny, bez niczego. Stąd nasze ulice stały się bardzo kolorowe. PiS w ogóle nie dyskutował w tej sprawie z narodem. Nie informował go, dlaczego musi taką politykę imigracyjną prowadzić. Pytanie, czy musiał? Bo to jest ważna rzecz, ale panowie z PiS-u nawet sami jej nie rozumieją, bo zaczęli robić politykę, której efektem będzie, już jest, stworzenie wielokulturowego polskiego społeczeństwa. Tak, drodzy państwo, Jarosław Kaczyński, ten ksenofob, ten człowiek, który się bawi uprzedzeniami, używa ich jako sposobu pozyskiwania łatwego poparcia, tutaj dostał mocnego strzała od Donalda Tuska kilka tygodni temu, dlatego że Jarosław Kaczyński przywykł do tego, że jest takim rozkaprzyszonym bachorem z protekcją od dobrze ustawionych rodziców, któremu po prostu wiele rzeczy wybacza się w szkole. I tak on po prostu uważał, że on może szydzić z gejów, szczuć na gejów, a nikt nie ma prawa przypomnieć mu, że nie no, hola chłopie, ale kim ty jesteś? I tak samo tutaj z imigrantami. On sobie, PiS sobie może sprowadzać imigrantów, tworzyć wielokulturowe społeczeństwo, szczuć po prostu na tych, których sprowadza do pracy, ale właśnie nikt nie ma prawa im powiedzieć, nie no, panowie, ale co wy robicie? No, wy przecież zrobiliście w ciągu ostatnich kilku lat po prostu wielokulturowe społeczeństwo. I teraz szczując na tych ludzi, których, uwaga, w liczbie tych tam, to było to poniżej, bo to było, skąd się wzięła ta cała zabawa związana, można powiedzieć, ten problem wykreowany przez Kaczyńskiego? Stąd, że powstają zręby automatycznego działania Unii Europejskiej. Dzisiaj Polska, można powiedzieć, jest biorcą netto imigrantów w Polsce, czyli po prostu przyjmujemy ich bardzo dużo i solidarnościowy mechanizm, który Unia wprowadza, działałby na naszą korzyść. To od nas Europejczycy braliby imigrantów, jeżeli już, a nie Polacy mieliby brać innych. Natomiast no, ponieważ kampania wyborcza PiS-u ponosi fiasko za fiaskiem, no to oni wymyślili sobie, że będą straszyć, że zrobią po prostu powtórkę z klisz z 2015 roku. Tylko że w 2015 roku w Polsce było biało. Nie było po prostu... Dziś, drodzy Państwo, jeżeli ktoś w dużym mieście zamówi jedzenie, no to ma gigantyczną szansę. Tu nie znam badań statystycznych, ale obstawiałbym, że jest to 7 do 10, że przyjedzie obcokrajowiec. I to, a może nawet więcej, ale i to nie z kręgów europejskich. To, co robi Kaczyński, miało dosyć szybki wymiar, się przełożyło na głośne incydenty.
atak na Filipinkę gdzieś, gdzie sfilmowano, ok, to nie był groźny, bo tylko kogoś zwyzywano. Natomiast wielokrotnie już bywało tak, czego Kaczyński może nie tyle nie rozumie, co po prostu ma to w głębokim poważaniu, w czterech literach. Po prostu, czy na skutek hejtu, który podnosi jego propaganda, ktoś nie dostanie nożem, ktoś nie będzie zaszczuwany, bo to jest przyzwolenie. Jeżeli w wiadomościach TVP szczuje się na imigrantów, daje się tym samym milionom ludzi komunikat, że władza to pochwala i potem wchodzi taki koleś, jeden z drugim, ze wsi zabitej dechami, gdzieś, gdzie nagle dzięki już Jarosławowi Kaczyńskiemu pojawiło się dużo ludzi, po których widać, że są obcokrajowcami, czyli mają inny kolor skóry, mówią innym językiem. No i oni nagle, nie no, przecież w wiadomościach mówili, to pewnie Tusk ich wpuścił. No, drodzy Państwo, bo pamiętajcie, mamy tak bezczelnych kłamców u władzy, jak Mateusz Morawiecki, który potrafi wyjść i powiedzieć, że składki ZUS-owskie wzrosły, ponieważ to Tusk je podwyższył. Tak, drodzy Państwo, to nie jest żart. Ten kolej lat temu, tak. Tak, a nie, no on teraz wychodzi i opowiada, że Tusk podwyższył składki i to dlatego są teraz takie wysokie. On to po prostu mówi. I powiem szczerze, no poraża jego, no bo ja powiem tak, ja bym się na jego miejscu bał tego, że jednak ktoś krzyknie, no chyba, że oni już tak kontrolują te salki, na których ktoś tam mówi w tego, że ktoś krzyknie, nie no chłopie, no ale jaki Tusk, no przecież wy rządzicie od 8 lat, to kto podwyższył ten ZUS, no. Tomku, to orlenowskie miasteczko jest dla nich w tej chwili gigantycznym problemem propagandowym, ponieważ jest to taki przykładowo. Oczywiście teraz nastąpi chwilowe spowolnienie budowania nowego społeczeństwa imigranckiego. Pytanie, drodzy Państwo, po co to potrzebne jest PiS-owi? Ponieważ oni nie mają innego pomysłu na rozwoju Polskę niż tylko ściąganie siły roboczej. Szanowni Państwo, Janku, przerwajcie. Ja tylko skończę. Polska ma jeden z najniższych wskaźników aktywności zawodowej względem emerytów. I myśmy, w ogóle władza nie podjęła nawet drobnej próby aktywizacji tych ludzi, tylko od razu sięgnęła po mechanizm otworzenia granicy, czyli można powiedzieć ustabilizowała dużą część społeczeństwa jako ludzi, którzy nie będą pracować. I tyle. Janku, to jest złożony problem. Zaraz powiem o tym miasteczku mi tutaj dla tych emigrantów. Natomiast wystarczy odnieść się do oficjalnych danych. Między innymi tutaj te dane zostały zebrane w money.pl. I zobaczcie Państwo, ZUS bije na alarm. Polska potrzebuje 2 milionów migrantów. Polska się wyludnia, a to wpływa na sytuację systemu emerytalnego w naszym kraju. Zdaniem ZUS-u, aby uniknąć złego scenariusza nad Wisłą, musiało w najbliższych czasach przyjechać ponad 2 miliony cudzoziemców. Nie znaczy to jednak, że migranci zarobkowi całkowicie rozwiążą problem emerytur Polaków. Tutaj również wiemy, że w tej chwili 4 osoby mniej więcej pracują na jednego emeryta, a za 20 lat będą to 2 osoby albo mniej. Polska się wyludnia. Szanowni Państwo, tutaj rzeczywiście. I co nam proponuje Kaczyński? Wcześniej, jak pamiętacie, Państwo szczuli, doszli do wniosku, bo Tusk ze swoją ekipą podniósł wiek emerytalny. Co on zrobił? Oni oczywiście obniżyli, ale za chwilę się zrobił problem. Zrobił się problem po COVID-zie, bo jednak mnóstwo ludzi też odeszło i to nie jest tak, że tylko ZUS ma to, że płaci mniej pieniędzy, ale również odeszli ludzie, no, którzy jeszcze pracowali, nie tylko sami emeryci. W ogóle demografia Polski została zaburzona przez COVID. No i teraz co proponuje Kaczyński? Z jednej strony szczuje, czyli tak. Człowiekowi, który ogląda tego kurwizję, może się kojarzyć, że jest zagrożenie emigrantami i dlatego jeżdżą kolumny transporterów opancerzonych przez Polskę, które muszą jechać w kierunku granicy, bo będzie grupa Wagnera i wpuszczą jeszcze uchodźców przy okazji. A z drugiej strony buduje 13-tysięczne miasteczko, takie
Szanowni Państwo, no takie porównanie jest przykre, szczególnie dla mnie, ale coś w rodzaju getta. Takie getto, bo zobaczcie Państwo, co się dzieje w tym miasteczku. Każdy z nas rozumie, że ta polityka powinna być taka, że ci ludzie przyjeżdżający do Polski, że oni nie chcą wyjechać z powrotem, oni tu zostaną, ale tych ludzi trzeba jak najprędzej włączyć do społeczeństwa, żeby oni się asymilowali w tym społeczeństwie, żeby oni mogli tutaj funkcjonować. No i trzeba w jakiś sposób tych ludzi rzeczywiście sprawdzać. A tutaj przyjedzie 13 tysięcy migrantów, Obajtek ma jakąś niespójną zupełnie na ten temat opinię. Tłumaczy, że to w zasadzie z drugiej strony oni kontrolują tych ludzi, którzy przyjadą, a kolejno mówi, że to nie od niego zależy, bo to firmy między innymi z Arabii Saudyjskiej tych ludzi sprowadzają i to do nich należy, żeby oni tych ludzi w jakiś sposób sprawdzali. I zobaczcie, co robią. Zamknięte miasteczka, 13 tysięcy ludzi, to takie miasteczka żyjące własnym życiem, ludzie muzułmani z różnych krajów, rzeczywiście tam to może stwarzać bardzo, bardzo poważne problemy już wewnętrzne pomiędzy tymi ludźmi. Na miejscu jest oczywiście, no ochrona musi być, posterunek policji, te wszystkie rzeczy, osobna pralnia, te wszystkie rzeczy, to miasteczko musi być samowystarczalne, agregaty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, to wygląda tak, że gdyby potrzeba było, to Kaczyński zamknie sobie to miasteczko. Czyli co, on chce tych ludzi tam trzymać i dawać im przepustki na miasto? No tak. Zobaczcie Państwo, jak to wygląda. No, to jest, szanowni Państwo, to jest jakieś szaleństwo. No, zrozumcie, przecież ci ludzie już przyjadą, będą czuli się gorsi. Wytwarza w społeczeństwie do tych ludzi od razu złość i nienawiść. Zobaczcie, zobaczcie. Ci ludzie chcą mieć normalne związki małżeńskie, chcą mieć dzieci, to są młodzi ludzie, funkcjonują, chcą mieć normalne życie, a on ich wyłączy na kilka lat życia i da im przepustki. Nagle wyjdziesz, zobaczysz autokarem, gdzie pojedzie? Do Częstochowy ich zawiezie? Co on im zrobi? Na wycieczki do Lichenia? Szanowni Państwo, to tak patrzę o tym, ci ludzie są bezmyślni. Otoczy ich policją, będzie tam w środku policja i ja się pytam, na jakiej podstawie facet, który, no, to jest, trzeba powiedzieć, jego pomysł, to nie jest jego pomysł, ale on to bierze na klatę, Obajtek, który nie ma dopuszczenia do informacji niejawnych, otrzymuje tam posterunki policji, siły policji, ochronę, ja muszę wejść, bo teraz powiedziałeś, nie otrzymuję dostępu do informacji niejawnej. Każdy z prezesów dużych spółek Skarbu Państwa ma dostęp do informacji, które są ważne z punktu widzenia jego firmy, ale również siłą rzeczy są informacjami niejawnymi, bo raportują do niego służby. Daniel Obajtek nie występuje o dostęp do informacji niejawnej, bo dostęp do informacji niejawnej jest przyznawany osobom, które spełniają określone kryteria, są uważane za wiarygodne. Ktoś musi podpisać się pod takim stwierdzeniem, że ten pan daje rękojmię tego, że ta tajemnica państwowa będzie chroniona i przestrzegana. I problem polega na tym, że Obajtek nie przejdzie tego. I dlatego on nie występuje. Był moment, w którym nawalał się z Jackiem Sasinem. Jacek Sasin dał im tam ultimatum, że mają to zrobić. Natomiast no, Obajtek poszedł po tutaj dobre, nie wiem jakie... Poprosić Jarosława. Tak, i uzgodnić. Uprosił Jarosława Kaczyńskiego o amnestię, żeby nie musiał się dostawać. Prawda jest taka, że on tego nie dostanie, ponieważ te informacje, które zostały opublikowane na temat jego majątku. Drodzy Państwo, pamiętacie wszyscy, jak się wszyscy nabijali z Pawła Pierskorskiego, który ogłosił, gdzieś wyszło w latach, na początku XXI wieku wyszło, że w 1996 roku Paweł Piskorski posłużył się zaświadczeniem z kasyna z 1992 roku, rzekomo dokumentującego jakąś wygraną na ruletce. Problem polega na tym, że jak zwykle w robieniu tego typu zaświadczeń, ktoś się nie dopatrzył paru rzeczy, robiąc to po latach, i tam wyszło bodajże, że musieliby około 140 razy pod rząd wygrywać w ruletkę, żeby taką kwotę zebrać.
No Czy i... pan Stanisław, pozdrawiam, który miał te kasyna i który to robił, po prostu pan Stanisław, jemu nie zależało na tym, chciał zaświadczenie, dostał zaświadczenie. To tak, to To w ogóle wygląda, była, pozdrawiam. to była taka, to zresztą nie była przypadek pana Pawła Piskorskiego, nie był jedyny, ponieważ w tamtym czasie kasyna dostały możliwość wystawiania takich zaświadczeń i tam wiele osób do nich po prostu wędrowało z Wiesz, takim. tam był taki tam ktoś wyliczył, że Piskorski miał takie szczęście i wygrał 450 parę razy jakoś Nie, no, słuchaj, właśnie to jakąś powiedziałem przed kwotę. sekundą. Nie, powiedziałem przed chwilą. Około 140 razy pod rząd. Aha. To i tak wystarczająco. To ja znam inne źródła. No Nie, dobrze, tam jest. wystarczy. Janek, Tak, bardzo szczęśliwy człowiek. tak. Pogrom szczęścia. Żeby to w ogóle było możliwe. I to się pojawiło, to się pojawiło po prostu po latach w obiegu jako informacja. I taką samą sytuację ma u siebie Daniel Obajtek, bo dlaczego do tego nawiązujemy przy okazji tego? No więc on ma u siebie uwagę Krawcową rodziców i gdzie tego, która nagle nic z tego nie złego. No komu, drodzy Państwo, komu przeszkadzały rządy Donalda Tuska, gdzie Krawcowa, mama tego, mogła się dorobić tam setek tysięcy złotych, które mogła podarować synkowi? Ja bym chciał zobaczyć, drodzy Państwo, żeby ona powiedziała, na czym ona zarabiała takie pieniądze przy tym krawiectwie, bo to może być polski jakiś hit eksportowy po prostu. Nie, no tak zupełnie serio. No, wpisywanie tego typu źródeł pochodzenia majątku w sytuacji, gdyby ktoś chciał to w jakikolwiek sposób poddać weryfikacji sądowej, no to powiem Państwu, to uczciwsza jest metoda pod hasłem daję dupy za pieniądze, mam wysokie stawki, a jak wiadomo. A jak wiadomo, Państwo nie może być, tak, nie może. prostytucja jest zwolniona Państwo nie może czerpać korzyści z nierządu, tam gdzie tak. opodatkujecie tego. Żebyście wiedzieli Państwo, to nie jest żart. W iluś tam miejscach w Polsce były, no, Postępowania skarbowe były w tej prowadzone. sprawie, ponieważ kobiety się zasłaniały, mężczyźni jeszcze nie, nie jest mi nic wiadomo, ale parę kobiet się zasłaniało, że pochodzenie majątku pochodzi z prostytucji. Natomiast przy tych wielkich kwotach rzędu kilku milionów złotych, służby domagały się ujawnienia nazwy klientów, którzy płacili. Tak, bo sprawdzone billingi telefoniczne i tak dalej, możliwości jakichś Przerobu. przerobu, tak, no, tłumaczono, że jakieś tam panie były chore. No, to już było przerabiane, szanowni państwo, naprawdę nie dało Nie, rady. ale drodzy Państwo, w ogóle, a teraz zobaczcie w ogóle doprowadzenie do sytuacji, w której państwo się zajmuje, jakim trzeba być chorym człowiekiem, żeby ustawić ustawodawstwo, w którym państwo zajmuje się czymś takim. Prawda jest taka, że po prostu działalność z prostytucji powinna być opodatkowana, taka jak każda inna, i najwyżej tak jak w Niemczech, że dochody z tej prostytucji są natychmiast kierowane konkretnie do urzędów, do tych miejsc, w których kobiety, albo mężczyźni, którzy Dla trudno. kobiet, dla biednych Nie, dzieci, dla ludzi chorych, nie, ale no. dla mężczyzn, znaczy nie, one są, nie żadne tego, są bez od ręki kierowane do wyciągania ludzi z tego zawodu. Z tego zawodu, Czyli rozumiem. po prostu te wszystkie dochody idą na likwidację branży natychmiast. Jest takie zamknięte koło, czyli dochody są, czy legalizacja jest po to, nie po to, żeby państwo to pochwalało, tylko po to, że nie jesteś w stanie tego zlikwidować. Po prostu. Skoro nie jesteś Rozumiem. zlikwidować, to ustawiasz system kontroli państwowej, żeby po pierwsze kto inny nie zarabiał, no bo jak ty robisz legalizację tej sprawy, czyli prostytucji, no to w tym momencie cała ochrona grup przestępczych idzie w cholerę, no bo po co? Skoro prostytutka może wezwać policjanta celem windykacji klienta, który nie chce zapłacić, to po co Alfons? Więc prosta historia eliminowania, jakby to powiedzieć, elementu kryminalnego. W sensie tej patologii, prawda? Tak, 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 tak. pamiętajcie, że ja zawsze pamiętam dyskusję z końcówki lat 90., gdzie radosna akcja wyborcza Solidarność chciała uchwalić zakaz pornografii. Bardzo mądrze zawetowany przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Natomiast to było już w czasach, kiedy się rodził internet. I co ludzie, którzy mieli cokolwiek do powiedzenia, pomyślenia,
pomysł delegalizacji pornografii w tego typu historii, to po prostu to było stworzenie kolejnego filaru dochodów z przestępczości zorganizowanej. To, no, nie Amerykanie już zrobili prohibicję, można robić dalej w ten sposób. No, no. Znaczy, powiem to jest generalnie tworzenie po prostu obszarów zakazanych, których wiadomo, że co do zasady się nie wyeliminuje po prostu. Tutaj w wypadku pornografii, w sytuacji, w której, no powiem tak, no wody z komputera się nie nalejesz, ale pornografię z komputera to sobie obejrzysz. I tutaj nie ma możliwości. To jest tak, jak oni dziś próbują wprowadzać, tak naprawdę de facto próbują przeprowadzić. Im ta pornografia jest potrzebna do stworzenia mechanizmów, szlabanów. Ja wam państwu wytłumaczę. Teraz się pojawia problem, który, znaczy problem. Teraz PiS chce tutaj, twierdzi, już tam piętnuje tych, te partie, które się nie zgadzają na wprowadzanie ograniczeń w dostępie do pornografii. Szanowni państwo, każdy rodzic, każda dorosła osoba, każdy, kto ma dzieci w takim wieku, że i się obawia, doskonale wie, że to jest 15 minut, żeby usiąść i założyć kontrolę rodzicielską, i on ma dostęp do wszystkiego po prostu, do czego potrzebuje. Nie potrzebuje tego, żeby, uwaga, kontrolę rodzicielską nad jego synem sprawował Jarosław Kaczyński. Naprawdę tego chcecie? Albo, przepraszam, lepiej, Maciej Wąsik, bo Kaczyński się nie ma. No to jest tak samo jak z tymi aplikacjami obywatel, czy płatnik, czy te wszystkie rzeczy, to wszystko jest, no, nie mają Pegasusa, no muszą w jakiś sposób tam próbować jest przede wszystkim wejść w nasze telefony. Tam jest ten obowiązek nałożenia, to jest obowiązek zbudowania infrastruktury do cenzurowania internetu. O to, drodzy państwo. Tutaj chodzi o... Drzwi do nas, do telefonów. Nie, Tomku, nie, bo tu jest cenzura, to szlabany, to nie, bo to ty mówisz o M-Obywatelu, to pełna zgoda. Te wszystkie rzeczy, tam są kwestie cenzury, znaczy tego, żeby wchodzić do komputerów. Tam te wszystkie aplikacje typu, co oni tam robili, kwarantanna, tego typu rzeczy, 112 do samochodów, tak, tam tutaj, ale tutaj chodzi o zrobienie infrastruktury do cenzurowania internetu, czyli zrobienia tak, żeby każdy dostawca internetu miał obowiązek mieć narzędzie do wyłączania na życzenie klienta pornografii. I teraz zobaczcie, co to oznacza. Każdego klienta. Zobaczcie, każdego klienta. Czyli jak taki, macie państwo całą taką społeczność w budynku, prawda? I z tego, w tym budynku, nie wiem, trzy osoby sobie życzą wyłączenia pornografii, prawda? W dostępie. To zamiast to sobie samemu założyć, czyli kontrola rodzicielska, wchodzi rodzic i no to tak jak mówię, 15 minut pod warunkiem, że jest człowiekiem niespecjalnie lotnym technologicznie. To oni chcą, żeby zamiast tego pisał maila albo dzwonił do operatora i operator mu to robił. Ale teraz odwróćcie sytuację. Dzwoni Wąsik do operatora i mówi, proszę wyłączyć Kowalskiemu spod piątki do tego, tego, tego i tego. I Kowalski, to się może nawet nie zorientować, że ma wyłączony. Będzie się odwoływał jak redaktor Tomasz Zomer. Będzie się tak samo odwoływał. Tak, znaczy nie on, bo to tak, Tomasz Zomer, redaktor Najwyższego Czasu, pewnego pięknego dnia zobaczył, że mu spadły zasięgi o 40%. To jest luty 2023 roku. Na przednówku kampanii wyborczej portal prawicowy, portal, w którym portal promujący Konfederację, na, jak to by powiedzieć, na szkodę PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego, nagle dowiaduje się, że zdelegalizowano go w Polsce. Do redaktora naczelnego nie pojawiają się u niego żadni kominiarze, czyli żadne tam służby realizacyjne, nie jest wyprowadzony w kajdankach jako niebezpieczny osobnik. Nie pojawia się nic. Po prostu nie, bo nic nie robi, no. Nie, ale to Tomek, no nic nie robi, mu wyłączyli. Chodzi o to, że nie ma żadnej administracyjnej decyzji. Nie ma niczego. Jest taki, drodzy państwo, to już niestety lektura zapomniana, proces Franca Kawki, po prostu pewnego pięknego dnia zaczyna się dziać coś dziwnego. I on teraz, i teraz ten Zomer, tak jak bohater procesu Kawki, no to on musi dowiedzieć się, ale o co chodzi? To znaczy, gdzie jest tak? Więc on musi się, w ogóle parę dni mu zajęło, uwaga, brawa dla Neti. Neti jako jedyna odpisała, że aby mu kazało zamknąć. Dopiero od tego momentu wiadomo, że coś się wydarzyło, że państwo, bo pozostałe to było na zasadzie, działamy zgodnie z prawem, ale panowie, ale dlaczego nam wyłączyliśmy? Działamy zgodnie z prawem, ustawa telekomunikacyjna, żadnej informacji, kto kazał, jak kazał, drodzy państwo, państwo prawa.
Jak pan Sommer jest przestępcą, to proszę go zamknąć, proces zrobić, cokolwiek. A tutaj mamy sytuację wyłączenia po prostu dostępu do informacji takiego, że no, gdyby nie czerpał z tej korzyści, z tego, żeby to nie był biznes, gdyby tam nie było reklam, to jeszcze by się chłop przez pewien czas nie zorientował, że, bo tu się zorientował po tym, że mu zasięgi klęknęły. No, drodzy Państwo, no i to jest teraz, i teraz Jarosław Kaczyński, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński chcą zainstalować tak, żeby na pstryknięcie palcem można było wycinać dostęp do określonych stron. Wprowadzając w Polsce atmosferę napięcia, z jednej strony strasząc emigrantami, a z drugiej strony sprowadzając tych emigrantów, zamykając tak, ich to już w gettach i tam no, patykiem po kratach im jeżdżą i pracujcie i nie wychodźcie. Pracujcie i nie wychodźcie. No szanowni państwo, no, to jest jakaś aberracja, co oni chcą wprowadzić tutaj. A przy okazji mówią nam, że 2000 imigrantów, no to będzie poważnym zagrożeniem. A tam macie 13 tysięcy zamkniętych, gdzie siedzi im na głowie ochrona, policja, gdzie samowystraszalne miasteczko, po co samowystraszalne miasteczko? Żeby ich nie puszczać, no. Żeby nie musieli nigdzie chodzić. Ale to jeszcze raz, drodzy państwo, jak to wygląda? Jak to wygląda? To wygląda w ten sposób, tak jak Tomek powiedział, no, obóz, miasteczko ogrodzone, jeszcze wieżyczki strażnie, wieżyczek strażnie. No tak, no, RKM na wieżyczkach, no, od razu już tam będzie wiadomo, że tam już są tam posterunki policji. No posterunki policji w nocy nie pracują wokół Warszawy, bo jest za mało policjantów. Tam będzie policja, będzie ochrona, no to wiadomo, o co chodzi, szanowni państwo. Znaczy, tu mamy do czynienia z bardzo... Znaczy, to jest oczywiście, no, rządy PiS są ogólnie bardzo złe. Natomiast po pierwsze, prowadząc od 2016 roku politykę otwarcia na imigrantów zarobkowych, Jarosław Kaczyński i PiS nie przeprowadził żadnej analizy tego, co się dzieje. Taką analizę, jak oni to rozumieją, tą sprawę, wywalił jeden z ich tam polityków, który powiedział, ale o co chodzi? Oni przyjeżdżają do pracy i potem jak wykonają pracę, to wyjadą do siebie do domu. No i tutaj się radzą. Janek, no, Kaczyński wraca do handlu niewolnikami, no tak poczytać tutaj... sobie rzeczywiście, no. Tutaj Radosław, Power powinien, no, rzeczywiście. Poczekaj, no, to... to jest, ale bo mówię, że Radosław Sikorski skomentował te ich bajki o tym, że ci, co przyjechali do pracy tutaj, wrócą, bo to wiesz, tutaj mamy 13 tysięcy miasteczka, miasteczko 13 tysięcy, natomiast oni wpuścili do Polski, jeszcze raz powtórzę, tylko zanim się jeszcze zaczęły w ogóle jakiekolwiek opowieści o wojnie, do 2020 roku, do 31 grudnia, żeby nie było po prostu, potem oni jakbyśmy podali teraz datę jeszcze, co się działo w 2001, oni by wrzeszczeli, to już wojna była, to już ludzie uciekali. Nie, tu mamy do 31 grudnia 2020 roku, od 1 stycznia 2016 3 180 tysięcy imigrantów zarobkowych. Jakie to ma konsekwencje miało i dla Polaków? Z jednej strony to przede wszystkim uderzyło w tych Polaków, którzy świadczą, najmniej zarabiają. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy pracują w prostych pracach, takich jak transport, takich, które nie wymagają jakichś wielkich specjalistycznych tych, jak przesyłki kurierskie, jak praca w gastronomii, to oni po prostu dostali te 3 miliony, czy tam powiedzmy sobie ileś ludzi, konkurencji, no bo to umówmy się, to nie wszyscy byli, to już to jest takie uproszczenie robię, to było sporo też, było tam kilkadziesiąt tysięcy informatyków, to więc to tak powiedzmy sobie, ale dominowały proste zawody. I te proste zawody spowodowały, że w momencie, kiedy gospodarka szła błyskawicznie do góry, po 5% wzrostu, to nie nastąpiły. Gdyby PiS nie otworzył granic, nastąpiłoby podniesienie płacy, nie byłoby potrzeby tworzenia tych, windowania tych płac minimalnych, dlatego że ludzie by sami musieli podnieść. No to jest najprostsza metoda do tego, żeby mieć pracowników, podnieść im płacę. To była piękna historia, drodzy Państwo, z czasów PRL-u, kiedy to opowiadał Jerzy Urban, że przyszedł Wojciech Jaruzelski na jakieś tam posiedzenie rządu, no i tam problemy z traktorystami na żniwach, no i tam koncepcja, jaka jest koncepcja Jaruzelskiego i otoczenia, no to weźmiemy w kamasze i posadzimy żołnierzy. No i w tym momencie, uwaga, zgłasza się Jerzy Urban z odkrywczą teorią, słuchajcie, a może po prostu podniesiemy pensję.
Janku, ale ja pójdę twoim tokiem myślenia. Powiedz mi, jak oni sobie to wyobrażają? Przecież ci ludzie, to są ludzie z Indii, Malezji, Pakistanu, Turcji, Turkmenistanu, no różni, przecież mają na pewno wśród tych na razie 13 tysięcy, znajdą się ich członkowie rodzin, którzy w Polsce nie są w takich obozach. I na przykład powiedzą, któryś z nich powie, ja dziękuję, to ja zmieniam pracę, bo ja chcę pracować w Polsce, ale ja chcę pracować gdzie indziej, w innym mieście, poza tym ośrodkiem. I co oni powiedzą mu? Nie, bo ty dostałeś wizę inną niż wszyscy i ty musisz tu, bo ty jesteś niewolnikiem, ty musisz pracować, bo jak nie, to won z Polski. No, szanowni państwo, no przecież są prawa pracownicze, są prawa człowieka. Nie, ja dziękuję bardzo, ja się zakochałem, znalazłem kobietę, znalazłem rodzinę i ja chcę pracować poza tym miasteczkiem. No, to po co ta ochrona? Po co ten cały cyrk? No przecież ci ludzie będą chcieli w końcu funkcjonować jak każdy człowiek w społeczeństwie. No, wiesz, to zapewnia tę stabilizację. To Kaczyński powie nie, wy będziecie szli w kolumnach do pracy, będziecie dowożeni zakratowanymi autobusami. Zresztą, to jakiś idiota, jakiś syn idioty to jest, wymyślił tego typu w ogóle miasteczka i rzeczy, bo to już z założenia jest bezprawne i może być z tym bardzo poważny problem. Naprawdę. Co z tymi ludźmi, którzy nie będą chcieli tam mieszkać? I jak Kaczyński wytłumaczy, że 13 tysięcy ludzi, no, im się może znudzić po 3-4 miesiącach, powie, ja już tutaj nie chcę. Ja sobie znalazłem inne miejsce, bo znalazłem sobie inną pracę. Co wtedy? Co wtedy? I po co? A tutaj z drugiej strony mamy referendum za wielkie pieniądze dotyczące 2 tysięcy czy 1,8 miliona Nie, znaczy to... ludzi, których nikt nam nie chce dawać. Tak Tak, naprawdę właśnie chciałem właśnie o tym powiedzieć, że to jest... tu nikt nie chce w ogóle. Mówią, że Oni chcą robić wypełnijcie referendum. dokumenty, dostaniecie pieniądze jeszcze, tylko dokumenty wypełnijcie, że tylu emigrantów jest w Polsce. No, mamy do czynienia z sytuacją naprawdę kuriozalną, ale to oczywiście ma wszystko swoje wytłumaczenie. Jarosław Kaczyński nadal myśli, oni się nie wycofają, oni się boją już teraz tego referendum. Natomiast nie mają dobrego sposobu, żeby się piarowsko z tego wycofać. Cały czas liczą na to, że ta propaganda ich przynajmniej im przyniesie jakieś ogromne zyski, które zrównoważą to, że dostają w łeb na innym terytorium, w tych miejscach, nazwijmy to, wykluczonych informacyjnie. Tam, gdzie, pamiętajcie Państwo, że oni dbają o wykluczenie informacyjne. W 2022 roku miało nastąpić przejście na standard inny emitowania przez telewizję sygnału. I zrobiono tak, że następnie zwolniono z TVP z obowiązku przejścia na ten nowy sygnał, a tutaj jest bardzo konkretna korzyść dla TVP, to znaczy bardzo dużo rodzin nie ma odbiorników telewizyjnych przystosowanych do odbioru tego nowego standardu. To się szacuje na około 1,5 miliona ludzi. I przez to, że oni zmusili prawnymi regulacjami Polsat TVN do zmiany systemu, a jednocześnie zostali sami przy starym systemie, to po prostu zyskali, no bo ludzie ci, którzy mają te telewizory stare, no, widzą tylko u siebie produkcję TVP. I została to zrobiona celowa zagrywka. Oni to, uwaga, wytłumaczyli konieczność pozostania TVP przy tego wytłumaczeni to koniecznością wojny. I że to z uwagi na wojnę należy zostawić ten stary system. Oczywiście była to celowa zagrywka, którą chcieli od początku do końca przeprowadzić. Zagrywka polegająca na utworzeniu faktycznego monopolu informacyjnego państwa PiS. I tutaj oczywiście ten monopol informacyjny jest wykorzystywany do, a jakże, dezinformowania ludzi, do tego, aby okłamywać ich w sposób bezczelny. No, ludziom się czasami wydaje, że niestety, bo to jest tak, jak ludzie z dużych miast patrzą przez percepcję swoją. Nie, no, że to jest tak niemożliwe, żeby oni w to wjechali. No przecież ja otworzę telefon komórkowy, przeczytam sobie, co tam jest na Onecie, przeczytam, co jest na wyborcza.pl, to mnie nie okradną, prawda? Ale to znaczy jest informacji, sprawa do informacji. Tylko że w tam Pcimiu Dolnym, nomen omen, tam bez urazy do kolegi Daniela Obajtka, byłego wójta Pcimia, połączonego zresztą, górnego i dolnego,
oni po prostu nie szukają tych informacji. Dla nich oni są przyzwyczajeni do tego, do czerpania informacji z tych mediów państwowych. Stąd też duża nadzieja Jarosława Kaczyńskiego, że ta propaganda, tępa propaganda pisowska. Przypomnijmy, że ostatnio w Wiadomościach, żeby już oszczędzić sobie, to jest piękna historia, żeby oszczędzić sobie kłopotu szukania tych przechodniów, co to mówią, to co trzeba, po prostu wynajęli aktora z agencji. Następnie ktoś zadzwonił do tego aktora z agencji, pogadał z nim, no aktor powiedział, że zlecenie jak zlecenie, trzeba gdzieś pracować i się przyznał do wszystkiego, po czym uwaga, geniusze i spece Jarosława Kaczyńskiego od manipulacji pojechali do faceta, zadzwonili i on oddzwonił do tych, co to, czy tam się skontaktował z tymi, czy też wygłosił oświadczenie, że on się pomylił i on w sumie to on był jednak przypadkowym przychodniem, który wyrażał własną opinię, a nie opowiadał o tym, za co mu zapłacono. Drodzy Państwo, kuriozum do naprawdę imentu. Jeżeli ktoś myśli, że sprostowanie tej informacji od faceta, który przyznał się do tego, że jest aktorem, no co widać było zresztą, amatorem, nie jakimś tam specjalnie wyszkolonym, tacy ludzie dostają po prostu rolę statystów. To jest człowiek, który odegrał rolę statystów, jest w agencji reklamowej tak zaszufladkowany. To są ludzie niekoniecznie ładni, tak jak modele, niekoniecznie atrakcyjni, oni po prostu mają wyglądać zwyczajnie. Czasem nawet po prostu no, musi być jakiś taki przekrój, żeby ten tłumek, który robi za tłumek, wyglądał jakoś tam wiarygodnie, a nie tak jakby po prostu wyszedł od po prostu z, właśnie z castingu na modeli. Ciekawostka, ale to też oczywiście pewnie będziemy mieli niedługo wysyp ludzi, którzy są z partią i z rządem i popierają politykę imigracyjną towarzysza Jarosława Kaczyńskiego, bo towarzysz Jarosław Kaczyński jest mądrym człowiekiem, tak? Jednym z najmądrzejszych ludzi na świecie, prawda? Niewielu jest mądrzejszych. To jest cytat z Jarosława Kaczyńskiego, zdaje się. Mamy do czynienia teraz z tą taką właśnie podwójnymi standardami, natomiast tutaj tekst polityce, no niestety, nie przeczyta ten tekst polityki, który tutaj omawiamy. Tekst pod znamiennym tytułem Witajcie w Orlandzie, Orlenlandzie. Tak powstaje miasteczko dla imigrantów pod Płockiem. No powiem Państwu, no to ładnie to miasteczko nie wygląda tak i ładnych skojarzeń nie budzi. Natomiast no, oczywiście wszyscy się interesują tym w kontekście tej ogromnego hejtu, który ta władza teraz wylewa. Powstrzymał to Donald Tusk, bo jest dzisiaj taka sytuacja rozedrgania. Oni cały czas nie wiedzą, co mają robić w tej chwili, czy będziemy atakować imigrantami, czy będziemy się wycofywać na z góry upatrzone pozycje. I tu jest też taka ciekawostka, co oni zrobią. Ja moim zdaniem, Tomku, nie będą w to brnąć, no bo nie ma już tak naprawdę czym. No, Niemcy nie zażarli, Jan Paweł II nie zażarł, 800 plus nie zażarło, bo ludzie zaczęli liczyć. Proszą Putina o to, żeby jakaś eskalacja była rzeczywiście, to proszą Putina, żeby tak się mogło wydarzyć. Zobaczcie Państwo, przecież teraz Putin zaatakował Lwów. Ja naprawdę kiedyś to będzie wszystko dokładnie sprawdzić, no jednak uderzył no, w taki budynek, który był budynkiem jeszcze budowanym podczas II Rzeczypospolitej, gdzie mieszkała kadra profesorska, kadra naukowa. Uderzył w polski budynek. I być może tutaj, Janku, my mamy już takie zupełnie inne skrzywienie patrząc na to wszystko, ale ja uważam, że towarzysz Putin będzie chciał jakoś pomóc razem z towarzyszem Łukaszenką, będzie chciał w jakiś sposób pomóc Jarosławowi przed październikiem. Amerykanie już teraz pokazują i mówią, że nie widzą powodów wprowadzania w Polsce stanu wyjątkowego, ani żeby cokolwiek tutaj się działo. W tej chwili, jak widać, ten szczyt NATO w Wilnie, no, przejdzie rzeczywiście do historii bardzo pozytywnie. No, Turcja dogaduje się ze Szwecją. Nie ma jakichś tarć, na pewno do Kaczyńskiemu się nie podoba. I wreszcie tego towarzystwa. A czy istnieje tam zagrożenie, że Putin coś zrobi? No, widzicie Państwo sami, no, Putin przyjął Prigożyna i Putin boi się o to,
czy ktoś go nie wysadzi z siodła niedługo. Nie Putin, tylko Bardzo szybko. Łukaszenka. Ale nie, no Putin rozmawiał z Prigożynem 4 godziny. Putin przyjął Prigożyna. Także to, szanowni państwo, to jest niezwykle istotna informacja, czyli Putin no, już w tej chwili pokazuje, że na siłę, że on jest silny. Przecież jeszcze niedawno mówił o tym, że to bandyta i że chce dokonać przewrotu. A teraz go przyjmuje, siedzi z nim, rozmawia z 30 Wagnerowcami. Także, szanowni państwo, to wygląda zupełnie inaczej, niż by chciał Kaczyński, niż by tutaj pokazywał na tą destabilizację w Rosji, która na pewno zacznie wojnę z NATO. Znaczy Nie to... spodziewam się. Amerykanie wyszli i powiedzieli od razu odnośnie nuclear sharing, powiedzieli odnośnie stanu wyjątkowego, bo wiedzą, co Kaczyński chce zrobić. Dlatego Kaczyński teraz no, ma różne koncepcje. Kolejna koncepcja miała być taka, żeby wywołać wewnętrzne napięcie z Ukraińcami. To się również nie uda. No, a kolejna koncepcja teraz jeszcze jest taka desperacka, to znaczy w obronie religii. No widzicie państwo, w obronie religii, a za chwilę będzie jeszcze zagrożenie niemieckie, które chce oderwać nam Śląski i te wszystkie, że tak powiem, ziemie, jak to mówi Dałkrzewicz, wyzyskane. Także tutaj nie ma jednej koncepcji. Kaczyński za wszelką cenę chce pokazać, jakie jest zagrożenie. A tak naprawdę zagrożenia nie ma. Są wewnętrzne protesty Polaków, które tutaj no, są też odsunęły od władzy. I tak to będzie wyglądało. No, w każdym razie, drodzy państwo, mamy sytuację taką, że PiS buduje miasteczkę dla imigrantów, PiS wstrzymał chwilowo imigrantów, natomiast to jest tak jak z cenami, które zablokował na czas kampanii wyborczej Orban, cenami paliw, cenami towarów. Jak się skończyła kampania wyborcza i wygrał wybory, to wszystko odblokował. Z imigrantami też tak będzie, tutaj akurat o co innego chodzi. To już po pierwsze chodzi o to, żeby w ogóle tych imigrantów w jakikolwiek sposób weryfikować. Ale po drugie chodzi o to, żeby mieć jakieś wyobrażenie tego, co oni gotują, bo oni nie rozumieją, że oni wrzucają tutaj jakieś składniki, to jest jakiś kocioł i oni się nie zastanawiają, jak ta Polska będzie wyglądać za lat 10. To jest to, co Tomek powiedział. Oni tutaj posiedzą. Pamiętajmy, że znaczna większość ludzi nie ma tego ograniczenia, tego getta, które oni próbują założyć. Bo to jest getto pod Płockiem, Tomku. No, mają rodziny, braci, którzy są w Polsce. Oni robią po prostu jakieś... To są po prostu wyizolowane, zamknięte dzielnice. To są... No... To są... Że, to, co oni robią, to ma po prostu... Pamiętajmy, że... Złość i nienawiść wytwarzać w tych ludziach, Janku, po prostu. To mamy... Getta to nie są tylko mniejszości żydowskie wydzielone tak. W jakichś tam miejscach. Mamy murzyńskie getta w wielu miastach w Stanach Zjednoczonych. Getta po prostu oznaczają po prostu część miast, miasteczek przeznaczonych, faktycznie izolowanych. Czech to jest to takie automatyczne odizolowanie się przez całą społeczność. No, krótko mówiąc, no, w Stanach Zjednoczonych są dzielnice, do których policja wchodzi tylko i wyłącznie z wozami pancerzonymi. W większości słod, tylko rzeczywiście słod. Tak, nie ma takich, nie jest to, ponieważ Amerykanie sobie nie pozwalają na takie żarty, jak Szwedzi sobie dopuścili, bo są w Szwecji, we Francji to już nawet filmy kręcą o takich dzielnicach, gdzie drodzy państwo, po prostu to przyjeżdżasz jak do obcego kraju. To jest taka dzielnica, to lepsza niż Albania, bo po prostu siedzisz sobie, jest wszystko ok, działa telewizor, działa prąd, działają imprezy, możesz wyjść do knajpy. Tylko no, w Brazylii masz fawelę, prawda? To podobnie funkcjonują, to tak. Znaczy tam jest, w każdym razie to są takie po prostu rejony, że jak policja wie o tym, że ktoś tam jest i chce po niego przyjechać, no to przyjeżdżają po prostu zwartymi konwojami, tam tak. Po 100 osób.
gdzie przyjeżdżają po prostu facetami, dronami ustalają, gdzie ten koleś siedzi, i następnie przyjeżdżają i starają się go zatrzymać. I uwaga, wziąć go, dojechać i zabrać, to jest połowa sukcesu, trzeba jeszcze wyjechać z nim. To jest druga połowa sukcesu, bo jak to ktoś ważny, to się może okazać, że na przykład to samochody nie mogą wyjechać. No i jak? Natomiast polecam, bo to mówię, to już we Francji to już nawet komiksy zaczęto robić w tej chwili, że to i w pewnym momencie w niektórych futurystów jest tak, że zewnętrzna część otoczenia się wkurza i uwaga, buduje płot. Że skoro chcecie być odizolowani, to będziecie odizolowani w dwie strony. Skoro my nie możemy do was, to wy nie będziecie mogli do nas. No, no tak jest w niektórych państwach afrykańskich, prawda? No, w RPA czy gdzieś, no, to z kolei są getta, gdzie tam są zamknięci ludzie majętni, bo już nie biali, tylko majętni. Pamiętajcie, Jarosław Kaczyński przechodzi do historii jako człowiek, który zaczyna budować w Polsce obozy. Na razie nie jest to jeszcze. My co prawda obstawialiśmy, że pierwsza będzie Bereza Kartuska. Natomiast umówmy się, nie jesteśmy imigrantami i obserwowaliśmy się, co nas może czekać. Czy wiesz, no, komendant granatników, dlatego ma swoje stanowisko, bo on ma te listy, które utworzył Jarosław Kaczyński wspólnie jeszcze jako To jest wicepremier. przede wszystkim, Tomku, on jest wygodny. Kto stwarza zagrożenie? My tam jesteśmy na tych listach, na dobrym miejscu. Mamy tam dobre miejsca. Tomku, ale to nie tylko dlatego on ma to, dlatego że on ma to również, dlatego że on jest widoczny. Znaczy wygodny, przepraszam. On jest wygodny, dlatego że no właśnie jest zahakowany, to znaczy te haki działają. 28 godzin możemy podziękować, 24 Jarosław Kaczyński, no po prostu. On takich ludzi najlepiej lub Tak, znaczy najlepiej on może, pasuje. No. tamten może mu się odgryzać, może mu ten, natomiast tu chodzi o to, że on nie ma takiej prostej ucieczki do drugiego. No nikt go nie przyjmie, bo jest skompromitowany. No, nikt go nie przyjmie już, tylko Kaczyński. No, to dokładnie. W każdym razie obozy Kaczyńskiego to jest, drodzy Państwo, coś, co. Z czym będziemy się borykać? To oczywiście nie jest ten. To jest. To jest Nas to... czeka, gdyby jego scenariusz 8 lat, jak on tam łagodnie Tak, pokazał, to przypomnijmy. wtedy będziemy mieli normalny krajobraz, taki właśnie owy. Donald Tusk, myślę, że oni nawet nie, myślę, że oni wrócą. Ten obóz pod Płockiem, no to się zrobił dlatego pewnie, że oni się przestraszyli, bo to jednak jest mała społeczność. Jakby się te 13 tysięcy tam rozlało, no to mogliby mieć problem ze swoimi pracownikami i tego, no bo to już, drodzy Państwo, to już nawet nie chodzi o tolerancję, tylko chodzi o metodę gotowania żaby. No, jak tam wrzucasz po 100, 200 ludzi, tam się zaczyna to jakoś stopniowo, ludzie się przyzwyczajają, a tu nagle przyjeżdżasz i bum, no. Nagle łup, masz Tak. rację, tak, Tak. zgadzam się, to masz Tak, rację. to jest problem. No. To jest problem, że nagle się pojawia po prostu nowa jakość. Obozy Kaczyńskiego, polityka imigracyjna. Z jednej strony pełne otwarcie granic dla kogoś, kogo oni nazywają legalny imigrant. I tu jest w tekście, w polityce jest ładne, piękne zdanie wpisane w usta jednej z rozmówczyni dziennikarza. Jak odróżnić dobrego muzułmanina od złego? No właśnie, panie Kaczyński. To ja bym, jak miałeś. Jarosław ma ten Wąsik Kaczyński, tak. Kamiński, weźcie, wypuśćcie instrukcję. No Wiesz, jak. Janku, ja oglądam, prawda, wszyscy lubimy Stawkę większą niż życie i tam wychodzi Brunner i mówi, my mamy taki specjalny aparat do badania kłamstwa i do tego, żeby ustalić prawdę. On się nazywa SD. No może w ten sposób to będzie, wiesz, będą mieli taki aparat, No to który wiem, będzie badał. ja zawsze, drodzy Państwo, się przypomina historia, jak radzieckich specjalistów w latach 70. doproszono do Egiptu, ponieważ nikt nie był w stanie ustalić, czyja to jest mumia. Oni przyjechali na badania, wyszli po jakichś tam kilkunastu godzinach, no i podali dokładnie, że jest to Ramzes jakiś tam nieznany zupełnie, 27. z jakiejś tam dynastii. Tego opisano wszystko bardzo dokładnie i oni pytają się, no ale skąd taka szczegółowa wiedza, skąd to wszystko? I mówią, sam się przyznał. I to jest, drodzy Państwo, to jest ta metodologia, tylko że Wąsik z Kamińskim tak nie umieją, Tomku. Ja słyszałem, wiesz, to był taki dowcip, jak na jednej, na pustyni trzy wywiady świata rywalizowały, które potrafią, są najbardziej skuteczne, i nagle otworzyli taką kartkę losowania, i że tutaj najszybciej musisz na tej pustyni, tutaj ograniczonej, szybciutko znaleźć słonia afrykańskiego. No i wiesz, no oczywiście Izraelczycy pochodzili, mówią, że nie da rady.
Amerykanie pochodzili, mówią, że nie, nie da rady. Rosjanie jeszcze chwilę, tak jakbyś podtrzymaj mi kota. No patrzą, a tutaj za parę godzin idzie taki pokrwawiony wielbłąd. Taki tutaj do pyska ma przyszytą rurę od odkurzacza i oni podchodzą, a ten wielbłąd mówi ludzkim głosem: ludzie, ja naprawdę jestem słoń, powiedzcie, że ja jestem słoń. To tak. Szanowni Państwo, historia na weekend. Tajny zaborca Polski to o Holandii, ślub masakryczny SS-mana to o Francu Kutcherze, generale SS, którego wyrok śmierci wykonała Armia Krajowa, a następnie jego zwłoki wzięły sobie ślub z jego norweską narzeczoną, a uwaga, mistrzem ceremonii był sam Heinrich Himmler. Jest też o prawdziwej historii Smoka Wawelskiego i uwaga o tym, jak Polacy żyli w drugiej RP, gdzie 90% ludzi nie miało żadnych emerytur. A te 10% to byli potomkowie, to byli ludzie związani głównie z sanacją. Natomiast, drodzy Państwo, no, Tomku, tyle jak zwykle, pewnie masz coś jeszcze do Tak, wnioski. No, Wąsik wie, że tli mu się taki konflikt dotyczący pracowników cywilnych wojska, chodzi o pensje, i pracowników cywilnych policji też, i pracowników cywilnych sądów i prokuratur, bo jednak ci pracownicy cywilni w tej chwili dogadują się, Wąsik tam bardzo kombinuje i usiłuje to rozwalić, sprawdzić, w szczególności ma problem, że to się zaczęło od pracowników cywilnych wojska. Obawiam się, że ci ludzie po prostu razem skonsolidują się, jeżeli wiedzą, że mogą od was dostać pieniądze, bo im się należy. Tym bardziej, że premier Morawiecki w odpowiedzi na te różne pytania dziennikarzy przyznał, że urzędnicy w Urzędzie Rady Ministrów dlatego otrzymali podwyżkę, ponieważ powiedział, że była 40-procentowa inflacja. Przyznał się do 40-procentowej inflacji, że dlatego ci urzędnicy mają taką podwyżkę, bo one odpowiadają inflacji, która razem przez ten czas była około 40-procentowa. To dzisiejsza wypowiedź świeża. Spójrzcie sobie Państwo, no Morawiecki, to są jak zwykle tuzy. Także dziękujemy, że Morawiecki przyznał, że jest 40-procentowa inflacja, ale prócz urzędników i pracowników cywilnych różnych służb jest jeszcze reszta nas. 40. Co zrobicie znowu? Obajtek nam da bony na wyjazd. Teraz macie pomysł, żeby turystyka nie padła, to dajecie nam bony, jak w PRL-u, dacie nam bony, prawda? Co jeszcze teraz? Innym grupom zawodowym dacie tańszą benzynę, tak? Tylko zarejestrujcie się lepiej aplikacją Wąsika na telefonie. To wam zaraz wszystko nie wytrzyma. O, tylko tyle. A ty się szykuj, bo to już czas. Już naprawdę czas. Teraz już czas. Szanowni Państwo, te słuchaj, nie obiecuj Wąsikowi, bo potem będzie miał pretensje, że obiecałeś. Za długo jeszcze? Nie, no Janek, do października to, jakby to powiedzieć, na pinestę się przesiedzi. Szanowni Państwo, do zobaczenia.